Siemano, w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy Farming Simulator 22 i mamy, jest to pierwszy gameplay trailer, tak to jest nazwane. Napiszcie hashtag Farming, a przypnę serduszko i wbijajcie do mnie na Instagrama, bo są 3 nowe konkursy, zostawcie suba, zostawcie lajka, ale nie przedłużając, kurde, oglądamy ten jakże piękny trailer, dużo nowości, których się dowiemy, może. Oczywiście od 3 lat, no to wiadomo. O, pierwsza już rzecz, jak widzicie, jest to nowa mapa. Kurde, ładnie jest, patrzcie jaka rzeczka, jakie tu są drzewka porobione. No, jest klimacik, jakiś zameczek na górze, ogólnie górzysty teren, drzewka na górze, w ogóle jakiś nowy rodzaj drzew, bo patrzcie, one są tak do góry i mają takie coś, takie, no inaczej są, takich drzew jak tutaj na przykład właśnie w tym miejscu, na tym pagórzu, nie było wcześniej, w każdym bądź razie. Mamy balony, które będą sobie latały nad mapami, to też jest ciekawostka, co jeszcze można dojrzeć, chyba nic aż tak więcej. Co tutaj mamy? Farming Simulator 22 jest to z dużej perspektywy, znaczy z innej pokazane tak dokładnie. Mamy lampy, które będą oświetlały oczywiście nam tutaj wszystko. No i mamy tutaj z bliższa pokazany właśnie ten nowy rodzaj drzewek. Oraz mamy jakieś pola, które są w bardzo fajnym kształcie, przyjaznym, bo nie są po prostu prostokąty czy tam kwadraty. Mamy jakieś jeziorko pomiędzy nimi, czyli klimat troszeczkę się zmienia i naprawdę fajnie to wygląda. Wielki plusik oczywiście. Mamy przejazdy, tutaj woda, akurat jest pokazane jakieś skały. Elementy dekoracyjne takie jak to, no to wiadomo, że nie wiem, czy będzie można tym pływać, czy nie będzie. Zazwyczaj w farmingach nie można było pływać takim czymś, jeżeli mieliśmy oczywiście dostęp do tego. Także obstawiam, że tutaj też takiej opcji nie wprowadzili, ale na pewno no, wygląda troszeczkę jak taka, nie wiem, Wenecja troszeczkę, bo jakieś takie łajby są. Może to będzie klimacik Włoch? Może jakieś Francji? Coś takiego, kurde. I zamki. Mamy Masseya Fergusona, już widzicie na pierwszy rzut oka. Jest to 8S205. Naprawdę fajny modelik. Widać, że szczegółowo jest to zrobione. Już widać, że można na przykład brudkę sobie taką zapuścić. Będzie personalizacja, co już było wcześniej. Oczywiście dużo lepiej zrobiona. Mamy oczywiście Kuchna, czyli tą markę, którą mieliśmy w farmingu tak czy siak. Mamy Klasika. Jakieś dziwne są w ogóle podbierane. Pewnie w tak nowszych kombajnach jest. Ja nie wiem, ja jestem prosty rolnik ze wsi, także... Tu się akurat nie wypowiem, nie znam, ale naprawdę header takiego jeszcze nie widziałem. Oczywiście, no jest klimacik, patrzcie. Normalnie jakieś budynki w bardzo starym klimacie, czyli jakoś bardzo stara wieś. Jest to najprawdopodobniej jakieś miasteczko z 1800 któregoś roku, przyzamkowe, bo tutaj mamy zamek na górze, jakąś wieżyczkę, a tutaj mamy stare miasteczko pozostałości. Mamy kolejny agregat, mamy John Deere'a na... Jak widzicie, pokazanego elegancko na gąsienicach tych trójkątnych. Jakieś elementy ozdobne, czyli wioska będzie sobie gdzieś tam żyła. Masajek zajeżdża. Mamy znowu oczywiście coś od Kuchna. New Hollandzik sobie jedzie, jak widzicie, także marka New Holland też będzie. Ciekawostka, bo tu jest teraz fajna sprawa i nie wiem, czy coś takiego będzie, czy nie będzie. Oczywiście ciężko mi jest powiedzieć, ale w ruchu ulicznym jest ciągnik. I nie wiem, czy jest to zrobione, że jest jakiś... pomocnik, tak jak podążaj za mną, to tak by to nie działało, chyba że wcześniej ustalasz mu trasę i on jedzie na pole z tobą, tylko że tutaj jedziesz tak jakby na żniwa, a ciągnik jedzie całkowicie gdzie indziej. I teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, widzowie, że może być coś takiego, że będą normalnie ciągniki na drogach. Wcześniej to nie było nigdzie pokazane, tutaj dopatrząc się jakichś tam szczegółów, można coś takiego zauważyć. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę, bo ja zwróciłem, patrzcie. Normalnie on sobie zajeżdża, tu jest kolejny ciągnik, chyba że też jest taka sprawa, że mogli nagrywać to w parę osób i po prostu druga osoba na multiplayer jechała tym ciągnikiem i dlatego jest to tak ukazane. Też jest taka możliwość, tak szczerze mówiąc. No, tu już jest pokazane, o, pani kura, jak widzicie, tutaj sobie elegancko stoi. Jak widzicie, trawa bardzo ładnie wyglądająca, jakieś siatki porobione. W oddali też jest fajny klimacik, New Holland bardzo ładnie się prezentuje na tle tego wszystkiego. Mi się trawa tutaj podoba, naprawdę ładnie jest zrobiona. Oczywiście koszenie, tutaj już widać, że header się troszeczkę dostosowuje, patrzcie. Widzicie? Jak on lata sobie, troszeczkę jest z góra, dół mniej więcej pokazana. Taki fragmencik. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Małe kostki w Farmingu 22. Ja cię kręcula! W końcu! Znaczy, małe kostki, nie małe kostki. Jak będziecie mieli sipmę złodów, i tak one będą, ale to już będą chyba standardowe. Patrzcie, jaka jest malutka prasa, żeby zrobić małe kostki. Czyli już będziemy mieli więcej możliwości. Będą małe kostki, duże kostki, belki okrągłe. Jakiś mały Massey Ferguson do tej pracy jest wykonywany. Ściernisko daje wiele do życzenia, to się najprawdopodobniej nie zmieni. Słoma mogłaby być lepiej zrobiona, bo szczerze mówiąc, ja pamiętam czasy 13, gdzie słoma wyglądała dużo lepiej. Zwierzęta! Jocie krumcola, zwierzęta normalnie widzowie będą, które będą se latać, psarna. Ciekawe, czy będzie można na nie polować, tak jak w tej nowej grze, którą nagrywam. Nie wiem tego, ale w każdym razie to będzie takie udogodnienie, czy będą tylko sarny, czy jakieś dziki, lisy. Na przykład, czy te zwierzęta będą mogły robić szkody nam w polach, czy to będzie aż tak zaprogramowane, czy tylko po prostu będą jako miły dodatek w lasach. Też to będzie naprawdę... no kurde... Tyle ludzi nagrywało filmy o Farmingu 22, co chcemy i chcieliśmy właśnie zwierząt, które będą sobie randomowo latały. Dostajemy to. Ciekawe, czy tylko sarnar coś więcej. Sprzęt leśny, tu się nie będę wypowiadał, bo ja w leśnictwo tak czy jak się nie będę bawił, możecie coś zobaczyć. Tutaj mamy sprzęt oczywiście do ścinki, gdzieś tam tych wiórków. Mamy przejazd kolejowy, z tego co widzę. Tutaj drogi polne, jak widzicie, nie są aż tak super zrobione. Na pewno są lepiej niż Farmingu, oczywiście 19, ale nie są to jeszcze takie perfekcyjne, gdzie widzieliśmy na poprzednich gdzieś tam gameplayach. Mały pociąg, który przejeżdża, ścinka drzew i tutaj jest właśnie pokazana animacja. I będzie dźwięk spadających drzew, czyli to, co zapowiadaliśmy wcześniej, czyli były domysły. Jak widzieliście, dźwięk specjalnie był pokazany w tym trailerze, czyli po prostu to będzie. No i tu jest obcinka. Pryskanie małymi ciągnikami, tu jest oczywiście winogron. Tak jak zauważyliście, tutaj raczej nic ciekawego się nie dopatrzymy, bo to, co widzieliśmy, to po prostu znowu jest pokazane tak naprawdę. Mamy zbiór pokazany, tak to będzie wyglądało. Czyli wszystkie winogrona sobie będą spadały tutaj, tutaj akurat łodygi, akurat New Hollandzik. Na jesień, obcinanie liści tych jesiennych, to też jest tutaj pokazane. Elfo. To jest Zetor ogólnie, czyli marka Zetor na pewno będzie. Tylko że, co to jest za maszyna? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Zbiór kamieni, czyli kamienie na polach też. Powiem wam, że to jest troszeczkę przekoloryzowane, jeżeli chodzi o kamienie, bo ich jest aż za dużo, jeżeli moim zdaniem na pole, kto ma pole, to raczej nie ma na całym polu kamieni. Tu jest kwestia taka, że zbieramy te kamienie, tylko pytanie, co z tymi kamieniami będziemy mogli zrobić? Wyrzucić je? Nie wiem, co z kamienia można takiego zrobić, sprzedać? Nie mam pojęcia tak szczerze, ale jak widzicie, mamy maszynę do zbioru kamieni i mamy fajnego zetorka. Jest animacja, kamienie się zbierają, czyli one nie znikają, tylko są zbierane do zbiornika. Później coś trzeba z nimi zrobić. Mamy jesienny klimat pokazany, tu jeszcze bardziej jesienny, śnieg. I sam aż do odśnieżania. Piękna animacja słomy. To, co mówiliśmy wcześniej, to też tutaj jest zawarte. Piękna animacja słomy. No kurde, ładnie to wygląda. Szkoda, że ta słoma nie wygląda tak później na polu, tylko jest tylko taka animacja dana. To co to jest? A, to jest do zbioru kamieni, to co widzieliśmy wcześniej. Winogron jak sobie leci, także też to fajnie jest zrobione. Małe kostki, tu już jest ciekawostka, bo tutaj jak widzicie są te malutkie kostki pokazane. Także jest to dosyć duże udogodnienie. Tam przyczepa widać, nie, to jest od chyba wózek do headera, nie jest to przyczepa do zbioru tego. Fajnie, bo jakby przyczepy miały autoload do tych małych belek. Albo będzie można, na pewno są prace ręczne, także rękami też będzie można zbierać. Albo jakieś maszynki dodadzą jak widły. Ciekawe, ciekawa no nie? Sprawa. No i tyle, jeżeli chodzi o trailer, ale jeszcze mam dla was parę informacji. A mamy widzowie takie oto informacje jak Season Pass. Farming Simulator 22 będzie największą do tej pory grą z serii. Zostanie wydany, to wiadomo, a nie skończymy dodawać nowej zawartości wraz z wydaniem. Dlatego w przyszłości zadowolimy cię jeszcze większą liczbą maszyn, narzędzi i innych fajnych rzeczy. Tutaj akurat przez sprzedaż przepustka sezonowa na rok, która daje dużo zawartości. Jeden rok zawiera całą zawartość zaplanowaną, czyli wiadomo. I teraz tak, jeżeli chodzi o pakiety, tutaj za dużo nie ma pokazane. Będzie to zima 21-22, wiosna 2022, lato 2022, ekspansja jesień 2022. Dzięki przepustce zyskujesz również przewagę cenową w porównaniu oddzielnych, czyli będziesz musiał to oddzielnie kupić albo mieć tą przepustkę sezonową i to ci taniej wyjdzie, tak jakby. No i mapa i zwiastuny rozgrywki, więcej wiadomości z targów Games. Oprócz przepustki sezonowej ujawniliśmy także trzecią mapę Farming Simulator 22. Haut Baylor, inspirowaną francuską wsią, idealne stworzenia bujnych sadów, pięknych winnic. Czyli Francja, tak jak mówiłem wcześniej. No to jest taka tylko informacja, bo tutaj dużo informacji nie mamy podanych, ale jeżeli chcecie taniej wyjść na to i mieć wszystkie DLC i takie duperelki, no to polecam sobie kupić tą przepustkę sezonową. Ja sam nie wiem, co kupię, tak szczerze nie będę wam jak na razie doradzał mega. Ale no zobaczę, zastanowię się nad tym, ale to nie koniec. I tutaj mamy informację odnośnie tej nowej mapy. Podobnie jak w przypadku innych map, inspiracja tą mapą pochodziła z różnych miejsc w kraju. Nie ma przypominać tylko jednego miejsca we Francji. Aha, powiem dotyczy otworzenia rzek biegnących przez mapę. Zrób sobie przerwę od kilka miejsc. Jest wiele wyjątkowych miejsc poza pięknymi sadami na wzgórzach i różnych punktami sprzedaży, do których dostarczane swoje towary. W centrum map zauważysz zamek. Tylko to, co widzieliśmy oczywiście wcześniej. Ale na całej mapie jest więcej do odkrycia, podobnie jak tradycyjne gondole unoszące się na rzekach, czyli to, co widzimy tutaj. Stwórz własną idealistyczną winnicę. O kurde. Jest przysłowem do nowych upraw, które prowadzamy i oliwki przekształcają tak już piękny krajobraz. W konkretnych regionie Francji śniegu śródomierskich klimatu pozwala również na opady śniegu. Czegoś Twoja farma będzie pokryta bielą. Czyli od różnej mapy zależy pewnie, kiedy będzie padał śnieg, jak ten śnieg długo będzie się utrzymywał. Tak to wygląda ogólnie. Jest nawet katapulta, tak jak napisali. Tutaj mamy zdjęcia akurat z małych belek. Tutaj mamy prace przy winogronie pokazane i klimat, powiem Wam, że zimowy tego wszystkiego mamy znowu nowy, kolejny rodzaj drzew, czy jakieś takie, nie wiem, może we Francji one sobie rosną. No i tutaj idealnie pokazane sarny, które sobie po prostu tutaj spacerują gdzieś po danych regionach. I jest to pokazane nawet lepiej tutaj, wariacie. Także naprawdę dobra sprawa. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na polach ogólnie, czy one też będą sobie spacerowały. Małe kostki. No powiem Wam, że trailer sporo wniósł, bo dzikie zwierzęta to jest naprawdę... dużo, które doszło. No może to jest duperelek, który gdzieś tam jest w tle. Nie przyzwyczajasz do tego, że nie wiem, widzisz codziennie sarnę na polu czy coś takiego, ale jest to fajny dodatek, bo lasy nie będą takie puste, tereny. Zależy ile tych też zwierzęt też będzie chodziło, ale może będą jakieś lisy, może będą jeszcze jakieś różne duperele. Czy będzie można to polować, nie wiadomo, ale w każdym razie dostaliśmy dużo nowych informacji. Ja jestem z tego zadowolony. Czekam na Farminga 22 jeszcze bardziej niż czekałem wcześniej. 22 listopada widzimy się na tej grze, na kanale. Będą live'y, będzie wszystko. Ja jestem zadowolony, nie wiem, jak wy napiszcie swoją ocenę w komentarzu i naura.